O zarobkach raperów Young Multim nowej płycie. Czas na jubileusz. Kurwo głupia. Kurwa, myślałem, że pójdzie do jakiegoś takiego... dobra, gdzie ty jestem ja? Young Multi Designer Flow, jak złapaliście fit? No sprawdźmy, kurwa. Tak, sprawdźmy, czy Trillpen powiedział prawdę, czy okłamał widza. Let's see. I to był designer flow, przepraszam. Tak. Czekajcie, bo tutaj... Więc już przebrnijmy przez ten temat, bo wy mieliście tracka na ficie. Czekaj, tak. Bo tutaj jakieś kurwa się dzieją. Multi, Shimano Multi, coś tam. Co tu się kurwa dzieje? Czemu tu jest tak zjebanie oznaczenie? Bardzo gorąco i ogólnie, wiesz. Myślałem, że wiesz, w tym jest coś więcej, na przykład, że czułeś się porównywany do Multiego albo do kogoś, że wszyscy... O czym oni pierdolą? Czemu to jest tak chujowo oznaczone? On mówi od 5 minut mówi o mnie, a jest oznaczone 5 minut później. I wiesz, no jednak to jest bardzo fryzura, która, kurczę, wymaga cierpliwości. A, czemu ściąłeś dredy? Dobra. Okej, oglądamy od tego momentu. Jest parę powodów. Po pierwsze, bo troszkę mi się znudziłem, jednak bardzo dużo osób zaczęło mieć dready, jednak lubię po prostu... Ej, jest opóźnienie, coś nie? Własnego takiego, jakieś, dlatego też tak teraz... Tak jakby trochę, kurwa. Ale ja też to słyszę, to tak jakby... To jest tak jakby opóźnienie, ale to nie u mnie jest opóźnienie. W sensie... Cześć, zobaczmy jakiś inny filmik, kurwa. No nie wiem, kurwa, jakiś... No nie wiem, tu? Jak Tony Hawk, kiedy biorę skateboard, zmieniam sobie na ustronę. Nie, no tu jest git. Pusto, pisze do mnie twoja hałas. Skateboard, muzą, ciągle zmieniam sobie flow, niech to będzie mój rok. Nie, no tu jest git, to jest kurwa, coś tutaj, coś się zjebało. F5? To u mnie? Może mi się kurwa komputer pali. Gadaliśmy o wyglądzie, a kolejną taką, no, pytaniem, które dalej jest w temacie, są włosy, bo niedawno robiłeś, wiesz, rebrand totalnie, bo tak, miałeś dready. Jest parę powodów. Już jest lepiej, chyba. Jest lepiej? Proszę, bo troszkę mi się znudziłem, jednak bardzo dużo osób zaczęło mieć... Nie? No co jest, kurwa? Nie? Czy tu dobrze jest? Nie ma? No to kurwa, to nie wiem, o co chodzi. Dobra, ale jest w kurwę ten? Może, że kilka ścieżek? No nie, no bo jak tutaj jest dobrze, to tu jest dobrze. Ale jest w kurwę opóźnienie? Czy to sekunda jest? A wyślij ktoś szota. Po prostu... coś mieć własnego takiego, dlatego też teraz tę moją fryzurkę, jak już w końcu mi te włosy trochę już urosły, się robią loki. Wyślij ktoś szota. Jak zatrzymujesz, to leci dalej. A czekajcie, a jak dam... Czekajcie, sprawdzę coś. Czekajcie. Wait. Czekaj, ja już bęgi dał szota. Już. Pokaż. A muszę zobaczyć, jak wy to widzicie, kurwa. Czy to jest tak jak u mnie? Czy... Może, że kilka ścieżek? No nie, no bo jak tutaj jest dobrze, to tu jest dobrze. Dredy, ale jest w kurwę opóźnienie? O kurwa! Faktycznie. Ej, to ja tak nie mam. To nie wiem, czemu tak jest. Czekajcie. Sprawdźmy tak. Jak dam tutaj... czekajcie. A teraz, patrzcie. Taki będę modyfikował. Drugi teraz taki ważniejszy powód to było to, że bardzo ciężka fryzura w utrzymaniu. Jednak wiesz,
co chwilę jakieś poprawki, jakieś tam rzeczy, żeby one super wyglądały. A ile lat miałeś dready na przykład? Tak samo? Co jest, kurwa, ale czemu jest takie opóźnienie? Ja pierdolę, co za gówno jebane. Dziwne. Nie powinno tak być. Dobra, kurwa. Sekunda opóźnienia, wyjebane. 7-8 miesięcy, tak, no. Spuściłem. Nawet nie rok chyba, coś takiego miałem, nie? I wiesz, no jednak to jest bardzo fryzura, która, kurczę, wymaga cierpliwości, poprawek i tak dalej, a że ja jestem taką osobą, która trochę szybko, trochę toś, więc nie do końca do mnie. No i też jest jakby mega duży problem z nią. Na przykład zauważyłem to podczas koncertu w lato szczególnie, że wiesz, bardzo mocno się głowa, wiesz, męczy, dusi, poci i tak dalej. I wiesz, masz cały czas wrażenie, jakbyś miał taką czapkę na głowę, jak w zimę. I nie, po prostu, no Marga, wiesz, faktycznie czas, jest jakieś opóźnienie dziwne. Jebany, kurwa, co to było? Jest taki stereotyp od redach, że się czujesz... Mergani, weź mi po streamie, coś... pomóż, kurwa. Pomóż mi po streamie z delayem, bo coś mi się pojebało chyba. Tak jest, może coś być takiego, ale wiesz, jakby nie, że tam, nie wiem, coś ci chodzi, albo tam masz jakiś, nie wiem, las, albo jakiś, wiesz, zomin. Nie mam duala. Tylko po prostu z tego powodu, że no, masz jakby na głowie czapkę, nie, cały czas, jest bardzo gorąco i ogólnie, wiesz. Myślałem, że wiesz, w tym jest coś więcej, na przykład, że czułeś się porównywany do Multiego albo do kogoś, że wszyscy biegają w dredaki. O, czekajcie, bo to... Nie, ja mam, Mergani, ja początku... testuję teraz Virtual Audio Cable i ustawiłem, później ci wytłumaczę, kurwa. Tak było, nie? Na początku tak było, jak właśnie byłem, wiesz, przed Niki, przed So Fresh, przed w ogóle wydaniem swojej jakby pierwszej muzy tak naprawdę na jakiś większy kanał i ogólnie jakiś tam większy rozgłos niż tam tylko lokalnie. No to wiesz, jak byłem w Trójmieście albo na przykład, nie wiem, chyba najbardziej właśnie jak gdzieś wyjeżdżałem w jakichś większych miastach albo coś, no to wiesz, w tramwajach, na ulicy czy coś, ej, multi, siemano multi, coś tam, coś, nie? I wiesz. Na pewno o co w ogóle chodzi, nie? W ogóle co się w ogóle dzieje, nie? To jest problem, że nawet z twarzy nie jesteście podobni, bo jeszcze rozumiem, wiesz, jak ktoś porównuje Travisa do Asapa. Tak. W Polsce jak masz dready, to jesteś albo multim, albo kurwa... nikim. Ciebie do multiego, nawet w dreadach, no to kurwa no inny ziomek, dalej z twarzy. Albo multim, no. No i właśnie wiesz, no okej, okay, dready dreadami, ale kurczę, jakby... No nie wiem, jakbyś porównał bruneta z brunetem i powiedział na niego, ej, cześć Paweł, albo coś takiego, nie? Wiesz co? Jakby... Czy ja jestem zwolennikiem też porównywania osób łysych do siebie. Wiesz co chodzi? Bo jak ktoś jest łysy, a jeszcze że ma też okulary, to to jest automatycznie ta sama osoba. Dobra, ale zaczepiliśmy Multiego, więc już przebrnijmy. Dobra, przez ten temat. Lecimy. Bo wy mieliście tracka na ficie. Tak. I to był designer Flow, przepraszam. Tak, ciężka nazwa, designer Flow. Dobra, teraz powiedziałem poprawnie, więc możemy się na ten temat wypowiedzieć. Fajny traczek, podobał mi się. Tak, no, w sumie taki dość imprezowy, taki też luźny bardzo, też był w sumie spontan tak naprawdę, żeśmy się skumali, że właśnie napisał do mnie i fajnie. To zdalnie, nie? Czy tak. Skipnęliście się w studio jakoś? Nie, jakby to było akurat zdalnie, nie? To było zdalnie, myśmy po prostu wymienili jakby, wiesz, swoimi Instagramami i na Instagramie myśmy zaczęli pisać. No i wiesz, no i spoko, nie? On zapał zajawę jakby na moją muzę, ja zapałem zajawę na jego muzę, jaką mi podesłał. Działaliśmy właśnie sobie tak, że barterowo tak naprawdę, że on się właśnie dograł do mnie, do designera. Ja się dograłem. Trzymaliście się wcześniej, czy... True. Nie. A, wszystko spontan. Tak, totalnie, nie? Że po prostu, wiesz, jakby... Tak było, nie kłamie. Chyba po prostu, wiesz, spodobała mu się moja stylowa albo coś takiego i elo, nie? A wiem, że po prostu, wiesz, on też robi fajne rzeczy, też po prostu dobrze i się nosi i tak dalej, więc jakby nie było żadnego problemu z mojej strony. I jednak, kurczę, zrobił coś, tak, nie? Tak, spodobał mi się trilpem. Ładny jest. Kurwa. No nie, no, fajną muzę. Jakby wiesz... Dobrze się nosi, no ale trochę... no właśnie, kurwa, drip. Po prostu trilpem, jako że jest też driperem i został na nim przeprowadzony dripczek, to swój swojego rozpozna, wiesz o co chodzi. Otworzył bardziej, nie? Muzyczny po prostu i też... influencerski, że po prostu on nagrywa jako pierwszy taki influencer i jednak wiesz, u nas też na przykład w biurze, czy w Freshach, czy coś takiego, my go o tym jakby wiesz, ludzie gadali, nie, że tam wiesz, ktoś mu opierdalał dupę albo coś takiego, a jednak wiesz, przyczynił się, nie, do cegiełki, dał swoją cegiełkę i coś rozwinęło w sumie w tym kierunku, nie, to był pierwszy. Multi staje się ciekawą postacią, nie, już nie chcę go tutaj zachwalać za kamerami, ale generalnie wydaje mi się, że właśnie przetarł ten szlak. Przedstawia się, co by o nim nie mówić, czy jego nawika jest dobra, czy zła, generalnie jest charakterystyczną postacią. Każdy go kojarzy. I wydaje mi się, że nawet te większe prawilniaki też mimo wszystko zdają sobie sprawę, że jest taka osoba jak Multi, gdzieś go tam biorą pod uwagę. Stary, myślę, że po prostu nawet znają też świat taki prawilny, oczywiście nie każdego, ale jednak wiesz, poznają trochę takich ziomków, no to jest
jakby on zebrał baty, nie? Młody no, zebrał baty, nie? Pierwsze takie no tak, mocne. No i wiesz, na przykład to od razu szacunek dla niego, że wiesz, po prostu, nie wiem, nie poddał się, nie wiem, nie rzucił się jakoś, nie wiem, na linę albo coś takiego, że po prostu, wiesz, mocni gracze zaczęli go hejtować. Nie, no sady, ale dziękuję. To było taka trochę, wiesz, chyba też moda, nie? Że kurwa, dobra, zhejtujemy, bo nie chcemy albo coś takiego, albo po prostu też jesteśmy mega hermetyczni, nie otwieramy. Kurwa, ale Trilpem ogarnia, kurwa, przecież on dosłownie, jakby wiecie, ja wam mówiłem, jak ta sprawa wygląda i widać, że on jest kumaty, że on ogarnia to wszystko. Ja się teraz na to, no ale widzisz, no i... A teraz się wszystko otwiera. Ale myślisz, że taka akcja mogłaby się powtórzyć? Trilpem jest mega w porządku, no, w ogóle. On jest mega w porządku. Nie widzieliśmy się, ale z takich rozmów na Instagramie czy coś, to kurwa... Mega zajebiście się ten z nim tak gadało. Z dół? Teraz już nie. Na pewno w takim jakby to, co mam już nadzieję, się że wydarzyło, to na pewno nie. Może właśnie iść w podobnym kierunku, bo nowy będzie jakiś najazd, Michela, ale już nie w tym. Właśnie nabicie Szarkiego to jebany ogień, obczaj sobie. Co? Obczaję sobie, no dzięki Berni. Ja nie mówię, że w Multiego, w kogokolwiek. Nie, nasz, no tak, no ale no tak, to tak to się może, nie? Tak to się może, jakby. Czyli jednak, no, kurczę, jednak. Jakby wiesz, środowisko dopiero rapu jakby dopiero wchodzi w jakąś taką większą po prostu, żeby wiesz, teraz wiesz, każdy jest, teraz rap jest na tematach wszędzie, na mapach i tak dalej, że wiesz, każdy mówi po prostu, że wiesz, tu raper, tam chce właśnie tam coś, tu jakąś akcję promocyjną, kiedyś tego nie było, nie? I... A z kim ci się współpracowało najlepiej? Bo już mamy multi. No i git, no, no i fajnie, no i fajnie, powiedział tak jak było, i Trilpem też dość szybko się dograł, więc ja za to szanuję, bo często jest tak, że jak kurwa się ten dogadujesz na fita, to kurwa dogrywają 30 tysięcy lat, a z Trilpem bardzo fajnie się pracowało, ja mu też szybko dograłem, on mi też dograł szybko, więc koks, więc czekajcie na numer wspólny, jak wyjdzie płyta, oczywiście. Niedługo oczywiście wyjdzie płyta. Oczywiście niedługo wyjdzie płyta. To nie ma akurat, wiecie. Ej, wkurwiam się! Dlaczego jest jakieś opóźnienie zjebane? Najgorsze jest to, że teraz tego pewnie nie naprawię. Bym musiał przełączyć te kurwa... Musiałbym przełączyć te dźwięki, a teraz chyba tego nie mogę zrobić podczas streama. Albo mogę? Nie wiem, czy mogę. Czy nie mogę, kurwa. Boję się cokolwiek robić, kurwa. Urządzenie audio. Nie wiem. Na Garfieldzie nie będzie opóźnienia? No nie wiem właśnie, tego się boję. Ewentualnie się zrestartuję streama czy coś i przestawię tak jak miałem wcześniej. Ale po chujcie ten virtual audio, no kurwa, chodzi o to, że nagrywa ci trzy ścieżki. Jak wrzucamy woda na YouTube'a, to jesteśmy w stanie wyciszyć po prostu muzykę, która daje prawa autorskie, rozumiesz? O to chodzi. I dzięki temu też jak na przykład nie będę mógł, nie będę, no, kurwa, jak